Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się bardzo serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy w Sifu. Bez zbędnego przedłużania, rozpoczynamy pierwszą misję na Squatach, aby udać się po botanika. Ciekawe, czy to są jakieś checkpointy. W sensie, jedyne co ja wiem o rogalikach, to fakt, że kiedy wyjdzie się z gry, to cały postęp idzie się hendożyć. Więc mam szczerą nadzieję, że kiedy... W sensie, że to są jakieś faktyczne checkpointy. W sensie, dojdę do jakiegoś punktu, będę chciał wyjść z gry, jest zapis, spoko. Jak to niezależnie od tego, gdzie, skąd wyjdę, zawsze będzie mi resetowało wszystko, no to to będzie trochę kiepskie. They've blocked the entrance to the warehouse. Need to find another way inside. Okej. Okay. A, dobra. Trzeba pójdziemy tamten dalej, nie? Nothing here for you. I warned you, asshole. To chodź, cwaniaku. Kurde, tylko się odesłałem. No, ej, znowu? O, ładnie, wyszedł rzut kierunkowy. Szybkie KO. Wynik w poziomie? E? A, dobra. Dosłownie, że wynik za level. No to by mi się teraz nie udało. Okej, to mogę iść tutaj też. Pójdźmy tędy najpierw. O, mamy pałę! Metalową gazurkę. I... Aha, dobra, to albo to. No to ja tam wolę gazurkę sobie wziąć. Dobra, kolejne przejście. Co jest tutaj? Notka czaszek. Kurde! Tablica? Tak, dobra. Kurde, pomyliłem te. Zamknięty, dopóki nie zmienimy zdania. Znalezione informacje na drzwiach do magazynu. Okej. Okay. Średnio ta informacja, no ale fair enough. Nie chcesz wiedzieć. Dostał w mordę. Came to the wrong place, pal. Jak go muci. Ale nie, no fajne to jest. I don't think they'll be a problem. No, jak widać, nie ma z nimi żadnego problemu. Kurde, ale ciągle nie kusi ta druga strona jeszcze. Hey, you! No chodź. Kurde! Dobra. Rozumiem, że im większy mnożnik, tym lepiej dla mnie. W sensie, tym większy mnożnik expa, tak? Co to było? A, butelkę mogłem podnieść. To chciałem wiedzieć. Spoko. Dobra, tu byłem przed chwilą, ale się nie rozejrzałem do końca. Kolejna flaszka, nawet więcej. Tu... Aha, dobra, to jest to przejście. Zoszczędzam sobie trasy i idę od razu tędy. Okej, dobre zapamiętania, jeśli będę chciał szybciej to przechodzić. Dobra, no nie widzę tutaj nic ciekawego. Myślałem, że jakiś sekret będzie, no ale... Jednak nie. Chociaż w sumie, czy mogę się spodziewać sekretów w takiej grze? To jest też dobre. To jest. Widziałem jakieś tygrysie czaszki, żeby zdobyć no, inny strój, ale czy to jest zależne od sekretów? Nie. Chcę się spuścić w perdo. I jak widać, zajebiście mi to wychodzi. Foczka! Dwa razy spały i adios. No, troszkę. Dobra, jak nic dałoby się tam przejść, no ale dobra, gra mówi nie, no to nie. Dobra. Cyk.
O, dobra, zastanawiam się, gdzie jest ta rurka, nie? Ha, pięknie! Atak nieblokowalny, czy tam rzut wstrzymany dzięki kontrze. Czy kontrze, dzięki położeniu babki. Okej, już 300 expa, miło. Kurde, nie! O, to jest facet, nie babka! A dobra, babka to tam położyłem wcześniej. Dobra, muszę... Może i dostałem w mordę, no, nie chciałem. Dobra, jak tu się leczyć? O! No nie! Come on! Okej, można i tak. No jak? Przecież zrobiłem kontrę! No kontrę, no bardziej przełamanie po... Dobra. Dobra, rurkę. Trzy powoli właśnie sekund, nice. Nie powiem, no z tą rurką to jest trochę prostsze, nie? Bo łoimy mi tę posturę jak idzie. Dobrze. Powalił, nie mogę, co za frajer! A dobra, się leczę za ten, jak w Sekiro, za powalenia. Akurat, warto wie... Kurde, mi się w siłę. Dobrze. Kurde, ale jakbym Daredevila oglądał, nie? Bo też tam była taka z korytarzem, choć była troszeczkę bardziej zaawansowana, to nie. W sensie, to też był taki wpierdol w korytarzu, chyba w trzecim odcinku, jeśli dobrze pamiętam. Kurde, muszę powiedzieć na serię jeszcze raz. Naprawdę mi się spodobał. Well, he's sitting on his ass over there. Drives me crazy. Okej, ja mam coś złotego. Okej. Kurde, było ko... Jezus! Boże, sklepałem typa zanim go zdążyłem dobić. A nie, to jest miotła, dobra. Było złote. To jest była mietła. Jakoś tak świeciła pod kątem. Dobra, czekaj, jeszcze raz. Ryben? Co? Łamacz kręgosłupa! Ej, mam ochotę to wypróbować. Dobra, dwa mocne, jeden lekki i mocny. Dobra, czekaj, postać. Znajduj kapliczkę, by wykonać premię do statystyk. Uczy umiejętności wymiany skoro wywiadając kapliczki. Okej, dobra. No to poniekąd mam w sumie odpowiedź na moje pytanie. Czy są checkpointy? Otóż są. A przynajmniej mam nadzieję, że są. Bo to w sumie to, że jest kapliczka, żeby się nauczyć umiejętności, to jedno, ale... Dobrze. Dobra, mam ledwo co HP, więc przydałoby się trochę powalić typów. Dobra. Dobra, jakąś flaszkę mogę wziąć jako broń. W sumie nie wiem jak. W sensie nie wiem, od razu gągnę gościowi w mordę, czy co? Bo ta flaszka no to raczej zejdzie na jeden strzał. Look what we have. Only a fool would come here. No, jasny szlak. Kurwa. Dobra, twój licznik śmierci zwiększył jeden po każdym skonie. No i dobra. Co by tu wziąć? No myślę to łapanie. Dawaj mi to. Złapanie broni. Odblokuj. Tak. Bo to mi się naprawdę mega przyda. Okej, odblokuj na stałe. I rozumiem, i teraz... Dobra, jak rozumiem, teraz jak użyję tego jeszcze, jak użyję tego 4 razy, to mam to na stałe, tak? Kiedy ożywasz, wartość indyka śmierci do tego wieku. Aha.
Okej. No. O! Okej, to od razu nie wyszło. Ła! Co jest? Czemu go nie mogłem powalić tak na raz? Ej! Ej, no paruje mu te ciosy, on w ogóle postury nie traci. Gdzie jest ta flaszka? Raz, dwa, trzy, nie, kurde! Czekaj. Raz, kurde! O, o, dobra, dawaj. Gleba! O! Okej. Okay. Mam 5 monet? No tak. Za co mi wróciło? Bo co, bo powaliłem typa, który mnie ten? Warehouse. I'm getting closer. Gotunął. Aha, czyli czekaj, czyli jak rozumiem, jeśli powalę typa, który mnie rozwalił, to wtedy licznik śmierci się resetuje, tak? Tak, no mam 5 monet znowu. To aż miło. O, jest chyba kapliczka. Dobra, to mogę wskoczyć. Teraz zobaczmy. Maksymalny wiek odblokowania. Zapas postury. Zdrowie po odzyskiwane po powaleniu. Trwałość broni. Odzyskiwanie postury po uchyleniu. Odzyskiwanie skupienia. Dodaj pasek skupienia. W ogóle nie wiem, czy mam jakąś umiejętność w ogóle na więcej niż jeden pasek skupienia, więc czy teraz to brać? To chyba nie bardzo. Aczkolwiek większe zdrowie z chęcią bym wziął. Aha, dobra, to jest taki bonus jakby. Okej. Okay. No to w sumie sens. Dobra, skupione podcięcie. Aha, dobra. Czyli teraz za drugie 500 na stałe? A nie, dobra. Czyli jednak nie wykorzystywanie, tylko po prostu muszę kupić to 5 razy, żeby to na stałe odblokować. Okej, okay, no fair enough, nie powiem. Może być. Jak dla mnie, naprawdę może być. W każdym razie mogę kogoś oznaczyć. Przydawałoby się w walce, nie powiem. Gleba. Gleba. Oczko. Pyk w mordę. Broń rozwalona i jeszcze udało się tego wykorzystać. Cios na skupienie. Nawet miło. Dobra, czekaj, bo ja tak trochę latam bez tego. A, tu mam chyba przejść, tak? To jakby jedyne przejście. Another jump here. I can make it. Shame I'll have to throw you back through it. Okej, okay, pierwsza walka z grubasem. Co teraz? Uchylaj się. Dobra. Raz, dwa. Lekki. No nie! Kurde, no chciałem ten. O, dawaj, dawaj, po mordzie. Co, KO? Dobrze. Dobra, co jest tutaj? Zawsze w chuj hajsu. Banknoty. Pieniądze z narkotyków. Brudne pieniądze. Zapewne ktoś stracił przez nie życie. Okej. Okay. I tutaj kolos. Ciężko go powstrzymać. Przyjmuje kolejne ciosy, a i tak próbuje mnie chwycić. Muszę się uchylać przed jego atakami i uderzać, gdy tylko nadarzy odpowiednia okazja. Dobra. Kurde, trochę to będzie... Dla mnie to jest trochę nieintuicyjne, bo jakby ja mam zakodowane w głowie, że unik to nie jest... Przytrzymanie gardy i w bok, tylko to jest wciśnięcie po prostu B i od razu odskakujesz w bok.
I to nie tylko z Sekiro, tylko w ogóle. Nawet w Devil May Cry mi to nie wychodzi. Bo tam muszę zalokować przeciwnika, po czym cyk, cyk, cyk i robimy uniki. Jak się da oczywiście. Dobra. Jezu, już myślałem, że lecę ku własnej śmierci, ale na szczęście nie. No jasne, przeglądaj swój durny pysk w rozbitym lustrze. A no dobra, w sumie co się będę. Zawsze to jakieś odnowienie HP. Dziękuję. Praktycznie za darmo podleczony. Do klubu. O jasne. Gwint. Narkotyki, pieniądze. Duża arena, trochę typiarzy. Dobra. Od razu w kręgosłup. O, dobra, jak walnę ich o otoczenie, to wtedy dostają ten. Większą jego stronę na posturę, good to know. O Jezus Maria, jak ich poskładał, czyli ich, bardziej ją. Kurde, po co ja tą gardę popuściłem? Dobrze. Okej, okay, gazurkę. Gleba. Aj, zjebałem. Ładnie. Panie, będą chcesz się porywać na tę gazurkę? Nie no, ładne, ładnie ich składamy. To jest miło, naprawdę, aż zobaczyć. Taki czysty wperdol. Debili, którzy się rzuca. Widzą, że typ ich robi jak chce, ale i tak idą. Kolejna gazurka. Ulotka klubu. Wypalanie 22 klub. Aha. Liczę, że w tym miejscu zmierzę się z Seanem. Podsłuchałem, jak jeden ze zbiorów mówił o robieniu zakładów w związku z czymś, co dzieje się tam dziś wieczorem. Dobra. Kurde, szkoda, że tam jakiegoś takiego trybu, a la trybu detektywa. Bo to aż by się przydało, takiego pulsu, jak jest na przykład w tym. O, tu jeszcze była gazurka. Jak na przykład jest w Ruined Kingu, bo teraz trochę ciężko mi stwierdzić, czy coś jest ważne dla fabuły, czy nie. Zamknięte? Tak. Zabrałem ochronić ich brudne pieniądze. Okej. Okay. Pewnie tutaj, co nie? No, przez drzwi, ślepy! O, mogę, z niemałym trudem też pasuje. Chleba. Okej, 1000 sekspa już mam, nice. Mamy pęk kluczy. Z tymi kluczami dość łatwiej będzie się poruszać po całym magazynie. Czy tam po tym magazynie. Okej, okay, i są klucze połączone z tym. These will be useful. No pewnie tak. Okej, okay, kolejna kapliczka. Większe odzyskiwanie zdrowia, czy zapas postury? Więcej zdrowia. Maksymalny wiek odblokowania. Okej, okay, nie wiem, jak to rozumieć. Dobra. Stałe. Okej, okay, jeszcze jedno. Co jak co, ale im szybciej sobie to zrobię, tym lepiej dla mnie tak naprawdę. Co nie po takim kupowaniu tego pojedynczo, skoro potem będę miał... Potem nie będę mógł właśnie... niczego tu wykorzystać. W sensie, lepiej jest od razu wykupić coś tańszego na stałe, że potem na te droższe rzeczy od razu wydawać expa. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Akurat coś, co pomaga mi w takich rzutach, no to jest chyba o wiele lepsze niż branie kilku różnych ciosów. A, po cichu. Nice. Okej, okay, expa mam tego. HP mam full. Nie wiem w sumie. Kung Fu? Honestly,
It amazes me how long you've lasted in this Oh, come on, serio? Hey, this is private property. Może se być, głupi to mam. Zemsta jest ważniejsza. Bynajmniej dla mnie. Kurde, garda, garda, typie, garda. No, czekaj, tu. Dobrze. Się muszę podleczyć. No, are you fucking serious? Dobra. Ale teraz odblokowujemy to już na stałe przynajmniej. Dobra, ożyj. 22 lata. No, jak widać, nie. No jak? No przecież się zablokowałem. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Gazurkie. Prosto w ryk. Mówiłeś coś, cwaniaczku? Że to się nie nadążam? To żruj gazrurkie! O, o, dobra! Okej, czy to jest chyba taki ziomek, którego się nie da na raz zdjąć? Tak mi się wydaje przynajmniej. Już drugi raz tak zrobił! Dobra. Py! No co jest?! Ej, co to miało być?! Dobra, ale o dziwo wrócił mi ten. Ludzie, bijecie mnie tylko pięściami, naprawdę się, że to mnie pokona? O wow, serio? Chyba nie zauważyli. A trzeba to mu chyba... What? Jak on to... Jak on to złapał w taki sposób? No, co za chuj? Wziął mi zaspamił. I czemu mam ciągle 5? Tak, again. Chodź tu, kurwo. Okej, okay, dobra, czyli co jedną walkę będzie to tak, ten. Będzie mi spadało o jeden punkt. Good to know akurat. Kolejny grubas. Aha, fire to jest ten. Odsuń się, nie obchodzi mnie to, oczekuje mnie. Nie obchodzi mnie to. I'm going through the door. Of course you are. No! Weź ten bambus i łoj tych. Dobra, to było sobie do przewidzenia. Dawaj, mucz, 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 mucz! Jak szybka zmiana była, kurde! Jaki chaos tu się tutaj... Ja nic ja zrobiłem przed chwilą, w sensie... Jakby, serio? Jedno takie to przygrzmocenie typowi na glebie tak mu... Tak mu posturę naruszyło? Bo momentalnie jak go podniosłem, to kurde ten... Do góry i dostał 2 ciosy i jelo. Okej, nowy rekord poziomu. Spoko. Co dalej? Teraz idziemy do bossa? Bo trochę na to się zapowiada. Jest kapliczka. Trwałość broni. Maksymalny wiek odblokowania. Aha! Dobra, czaję! Dobra, teraz już rozumiem. Że okej, okay, że mogę do, tylko jak mam dany wiek i niżej, to mogę dopiero, to mogę tylko odblokowywać. To, dobrze, że to zdrowie brałem od razu. Bo niektóre bronie są naprawdę słabe. Patrz ten bambus, no myślałem, że on akurat trochę dłużej przetrzyma, no bo to jest bambus! Ale nie. Walnąłem typa raz jelo po bambusie. Dobra, co teraz?
co, bosik? Karta dostępu do pokojów sanktuarium. Okej, okay, co mi tu się zostało? 2, 4, 5 dowodów jeszcze mi zostało. Znaczy, to, tak strzelam, że są dowody. Dowodów jakieś wskazówki odnośnie danego typa. Dobra, dwa przejścia, zobaczmy to. Drzwi do prywatnego pokoju. Okej. Okay. I to jest to. Czyżby to były drzwi... Czy by to był pokój tego... Tego? Fajara? Czy tam Fajara, jak go typ nazwał? No, ale tak, będzie chyba boss. What? Co? Co to za jakaś magia chi? Leci! Dobra, to się nie popisałem trochę. A nie, dobra, jednak bambus trochę... Trochę wytrzymał. Dobra, prze... Kurde! Chyba też to skupiłem, w ogóle zapominam. Chodź. Gościu właśnie przeniknął przez kwiatki. Też bym tak chciał. No, ej, co jest? Gdzie on tak nagle poleciał? Dobra. Tyle miałem z tego tak naprawdę. O, ładnie, idealnie w pysk dostał. Ej, no, co to ma być? Ty robi wślizg, po czym się wślizgu nie da zrobić, po czym tak o po prostu sobie wskakuje. Elo. No kurde, wiedziałem. Czekaj. Dobra, coś w walce, co by się przydało. O, skupione dwie dłonie, chociaż nie, bo to było nawet dwóch pasków, nie mam dwóch pasków. Skupiony atak, odwrócony rzut. O, skupione cięcie w udo. Aha, tylko broń sieczna, nie mam broni siecznej. Jeszcze. Tylko kije. Silne podcięcie. Szybkie kopnięcie. Dobra, jedno z te dwa. O, rozbicie twarzy. A, to jest z pałkami, dobra, to nie. Dobra. Szybkie kopnięcie. Dwa razy do przodu i ten, albo to. Cios w kolano, wytrącę z równowagi. Dobra, weźmy to. Tak. I wstawaj. 29 lat już mamy. Spoko. No. O, to żeś mi wjechał od razu. Jak mam tę posturę sobie leczyć? Skończymy to. O! Okej, okay, może jednak nie. Druga faza. Wyciągnął maczeta. Co jest? Co ma z oczami? The fuck? Gdzie mi jesteś? Co? Czemu jesteś nagle w jakimś lesie bambusowym? Dobra. Czekaj. Kurde. Kurde, no nie mam czasu tego wykonać, no. A, wyskoczył sobie, świetnie.
Aha! Co to miało być? Dobra, teraz moneta. Okej, okay, zdrowie spadło, ale obrażenia wzrosły. Wreszcie. Ha! Jeb, jeb! No, raz, dwa. Raz, dwa. Które by się w ogóle... Nie wiem, jak ja mam tego czasu niektóre rozumieć, no. Dobra, to mi akurat nie wyszło. Nawet bardzo. Kurde, bo chcę zrobić ten atak kombinacyjny, no. O, dawaj. Jezu, mogę go przeskoczyć? Albo coś? No, ej, no, co za gnój? Może będzie mi spamił wiecznie na to samo. 34 lata. To widać, że starzeja. Pałą ci na ryj! I have spent 8 long years preparing for this. Okej. Okay. Czyli 8 lat minęło. No i dobra, pierwszy cel z głowy. Okej. Okay. To skoro typ rozwalony, no to ode mnie to będzie w takim razie tyle. Dalszą częścią zajmiemy się w kolejnym materiale i kto wie, może w końcu dojdziemy do naszej permanentnej śmierci, no bo... No, jak wiadomo, to jest rogalik, a w rogaliku prędzej czy później postać musi zginąć. Chociaż, kto wie, może uda się na jednym przejściu przerobić całą grę. Who knows? Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!